Francuska prokuratura antyterrorystyczna wszczęła śledztwo po zastrzeleniu przez siły bezpieczeństwa mężczyzny, który na międzynarodowym lotnisku Paryż-Orly ukradł broń żołnierce. Około godziny 8:30 mężczyzna podbiegł do trojga żołnierzy zabezpieczających lotnisko i zabrał broń wchodzącej w skład patrolu kobiecie, po czym próbował schronić się w sklepie. Następnie został zastrzelony przez siły bezpieczeństwa. Wcześniej, podczas rutynowej kontroli drogowej, ten sam mężczyzna postrzelił policjantkę. Francuski minister spraw wewnętrznych powiedział, że mężczyzna był znany policji i służbom wywiadowczym. Stanowisko prezydenta jest takie, że do tej pory wymiana kadry w armii postępuje spokojnie i nie ma zagrożenia destabilizacją na szczytach hierarchii wojskowej, powiedział dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Zdaniem ministra wszyscy skupiają się na roszadach personalnych, a nie są one najważniejsze, biorąc pod uwagę daleko idący, ambitny plan reformy sił zbrojnych, który przeprowadza minister Macierewicz. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy z armią pożegnało się prawie 30 generałów i ponad 250 pułkowników. Przedstawiony przez prezydenta Trumpa projekt budżetu na 2018 rok grozi zmniejszeniem amerykańskiej pomocy wojskowej dla zagranicy, w tym dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Może tak się stać pomimo zwiększenia o prawie 10% wydatków na obronę. Analitycy podkreślają, że w projekcie budżetu na 2018 rok jedynie amerykańska pomoc militarna dla Izraela nie została zmniejszona. Nad propozycjami budżetowymi Trumpa będzie jeszcze pracował Kongres. UNICEF wezwał Turcję, aby nie wykorzystywała dzieci, uchodźców i imigrantów nie mających dokumentów w trudnych rozmowach z Unią Europejską. Do pogorszenia stosunków między państwami Unii a Turcją doszło po tym, jak Holandia oraz część landów niemieckich zakazały organizowania na ich terytoriach wieców wyborczych związanych z tureckim referendum konstytucyjnym. Turecki minister spraw wewnętrznych zagroził Unii Europejskiej, że Turcja zerwie porozumienie w sprawie uchodźców i co miesiąc będzie wysyłała 15 tysięcy imigrantów bez dokumentów na terytorium Unii Europejskiej. Uroczystości pogrzebowe Wojciecha Młynarskiego odbędą się w piątek, 24 marca, w kościele świętego Karola Borromeusza w Warszawie. Urna z prochami zostanie pochowana w Alei Zasłużonych na Powązkach. W ratuszu na Placu Bankowym w dniach 22 i 23 marca zostanie wystawiona księga kondolencyjna. Wojciech Młynarski zmarł w środę 15 marca. Był poetą, wybitnym autorem tekstów piosenek oraz tłumaczem.